Czym jest zwinne zarządzanie? Czym jest agile i jak różni się od tradycyjnego podejścia do zarządzania? Wielokrotnie słyszymy o takich pojęciach jak Scrum, Kanban, Lean, DevOps. Które z nich mają coś wspólnego z agile? Czym w zwinnym zarządzaniu jest iteracyjność, przyrostowość oraz empiryzm? Jaką rolę w zwinnym zarządzaniu odgrywa lider, a jaką klient? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z Mariuszem Chrapko, ekspertem w dziedzinie wdrażania i adaptacji metod Agile w organizacjach. Założycielem bloga o zwinnym zarządzaniu sobą i biznesem mariuszchrapko.com, autorem podcastu Manager Plus oraz kierownikiem programowych studiów podyplomowych Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Wojciech Karczewski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Zarządzać, ale jak? To podcast o nowoczesnym zarządzaniu i przywództwie, realizowany w ramach strefy zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, bardzo miło mi gościć Cię w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że tematyka zainteresuje naszych słuchaczy, a mowa dzisiaj będzie o Agile, zwinnym zarządzaniu w praktyce. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry, Wojtku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastowych. Agile to w ciągu ostatnich lat niezwykle modne słowo, jeżeli chodzi o tematykę zarządzania. Jesteśmy Agile, przechodzimy na Agile, chcemy być Agile. Wiele razy słyszymy tego typu stwierdzenia, zwłaszcza w nowoczesnych organizacjach. No właśnie, ale czym właściwie ten Agile jest? No Agile jest takim słowem, takim trochę trudnym do zdefiniowania. Zawsze mam problem, ale od jakiegoś czasu ukułem sobie taką jednozdaniową definicję, że Agile to jest po prostu pewna filozofia pracy, a jak mówimy o filozofii, to też jest to filozofia, która bazuje mocno na wartościach. I te wartości, zasady, pryncypia wynikają z takiego dokumentu, można powiedzieć tak szumnie, który się nazywa Manifest Agile. Manifest Agile to jest taki czas, który się wiąże z rokiem 2001, bo wtedy po raz pierwszy spróbowano tak nazwać to, o czym mówisz tutaj, właśnie czym ten Agile jest. Bo nie było tak, może tak warto powiedzieć na początku, że te metody zwinne, jak to się ładnie mówi, miały jakiś taki punkt powstania, punkt startu. Manifest Agile uważa się, że to jest taki moment, kiedy faktycznie ludzie z różnych organizacji, 17 praktyków, spróbowało się spotkać i jakoś dodefiniować to wszystko, co się działo właśnie w zarządzaniu od dobrych kilkunastu lat, a działo się bardzo dużo, bo na świecie w różnych miejscach próbowano w jakiś sposób trochę zareagować na te wszystkie niesnaski, te wszystkie rzeczy, które nie działały w takim podejściu tradycyjnym do prowadzenia projektów, które można nazwać podejściem sekwencyjnym, a tak w żargonie mówi się o podejściu waterfallowym, tak z angielskiego, podejściu kaskadowym. No i to jest taki moment, który właśnie określa, wiele osób odnosi ten czas, 2001 rok, jako taki moment, od którego wszystko się zaczęło, a tak na dobrą sprawę to działo się już dużo, dużo wcześniej. A więc jest to pewna filozofia pracy, która opiera się na wartościach i tak jakbyśmy sięgnęli sobie do manifestu, to można powiedzieć, że on ma dwie części. Ta część pierwsza to jest taka krótsza, łatwiejsza, prostsza, ale która bardzo dużo mówi o tym podejściu, mianowicie ludzie i interakcje są cenniejsze od procesów i narzędzi. Działające oprogramowanie jest ważniejsze od szczegółowej dokumentacji, współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji umów, od kontraktowania, no i reagowanie na zmiany jest ważniejsze od założonego planu. I to są takie główne, można powiedzieć, wartości, na których opierają się metody zwinne. Ich jest dużo więcej, bo ta druga część to jest 12 takich pryncypiów, zasad, które już bardziej szczegółowo określają ten sposób pracy, tę filozofię pracy. No ale warto zwrócić uwagę na tą pierwszą rzecz, która już się pojawiła, jak powiedziałem, ludzie, interakcje. To jest duża, ja lubię takie określenie, wywrotka mentalna, jeśli chodzi o to podejście, bo w zasadzie na każdym kroku, jak się tak wgryźć trochę w manifest agile'owy, to się spotyka takie twierdzenia, takie pomysły, które no wywracają cały ten dotychczasowy porządek prowadzenia projektów, rozwijania produktów w naszych firmach do góry nogami. Tutaj ludzie, interakcje są właśnie czymś bardziej cennym od procesów i narzędzi.
Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę ze zwinnością, to już dobrych kilkanaście lat temu, 16 bodajże, właśnie na początku roku 2000, zaraz po tym, jak manifest się pojawił. I ja byłem mocno zafascynowany takim podejściem właśnie procesowym do zarządzania. Trafiłem do amerykańskiej korporacji, do krakowskiej Motorola i to była organizacja, która marzyło mi się, żeby w ogóle tam pracować, która miała aż 5 poziomów takiego standardu CMMI, który był kiedyś bardzo popularny, ale w ogóle takie standardy mocno osadzone w procesach jak ISO przecież też, o którym już zapomnieliśmy, COBIT na przykład, to wszystko były takie właśnie standardy, które bazowały na założeniu, że no jak masz dobrze poukładane procesy w organizacji, to w zasadzie będziesz miał efektywność, nie? Że to wszystko będzie się jakoś super tam działo. Nieważne, jakich tam masz ludzi na dobrą sprawę, korporacje bardzo fajnie to pokazują, że w zasadzie możesz zatrudnić całkiem sporą liczbę przeciętniaków, jakich dasz do odpowiedniego programu szkoleniowego, dasz im narzędzia, no to będą i procesy oczywiście, to wszystko będzie działać. No i nagle pojawił się Agile, który mówi hola hola, nie wystarczy nająć ludzi do pracy, bo gdzieś tam w tyle jest człowiek, który właśnie robi te projekty i właśnie człowiek, który wchodzi w różnego rodzaju relacje. Przywództwo jest osadzone na matrycy relacyjnej bardzo mocno. To wszystko jest ważniejsze niż te wszystkie procesy i narzędzia, które oczywiście nie są tutaj w tych metodach zwinnych bagatelizowane. I tak moglibyśmy z każdym tym twierdzeniem, co dzisiaj trochę zrobimy, mam nadzieję, w czasie naszej rozmowy sobie porozmawiać i pokazywać, jak to się różni od tego tradycyjnego podejścia. Pytanie, czy Agile jest jeden, czy dzieli się na poszczególne metody, bo wielokrotnie słyszymy o takich pojęciach jak Scrum, Kanban, Lean, DevOps i właściwie które z nich mają coś wspólnego z Agile? Wiesz, to jest taka typowe nieporozumienie, które się pojawia w kontekście właśnie metod zwinnych. To jest bardzo dobre pytanie na początek, bo faktycznie ludzie jakoś tak utożsamiają Agile z metodą. Najczęściej tą metodą jest Scrum, nie? Teraz ta metoda jest bardzo trendy, bardzo popularna, dużo się mówi o Scrumie. W zasadzie jak czasami gdzieś tam na różnych spotkaniach rozmawiam z liderami, no to jak mówią Agile, to bardzo często utożsamiają go właśnie z tą metodą pracy, a no Agile, tak jak powiedziałem, to jest pewna filozofia, to jest pewne podejście. Można sobie tak gdzieś tam zwizualizować w tyle głowy, że mamy taki duży parasol, który mieści pod sobą właśnie różne metody. Ten parasol to jest właśnie ta filozofia pracy, która bazuje na konkretnych wartościach i te wartości są wspólne dla różnych metod. No ale pod tą parasolką mamy właśnie różne metody, tak jak zacząłeś wymieniać. Scrum jest jedną z nich, taką chyba najbardziej popularną dzisiaj. Metodą, która mimo, że jakby przyszła z branży informatycznej, w ogóle Agile jest mocno kojarzony z IT, to jednak jest to jedyna chyba metoda, która nie ma takiego ścisłego odniesienia do takich praktyk technicznych, inżynieryjnych, bym powiedział. Ona jest bardzo uniwersalna w swoich założeniach. No i oprócz Scruma są jeszcze metody takie jak na przykład Extreme Programming, trochę zapomniany, takie programowanie ekstremalne na dobrą sprawę. Ja mówiłem, że manifest był takim punktem startowym, można powiedzieć, tego całego ruchu zwinności, ale w 99 roku, a więc kilka lat wcześniej, Kent Beck, który stoi za programowaniem ekstremalnym, on wydał taką książkę, która spowodowała dużo zamieszania wtedy. Extreme Programming Explained, to jest taka książka, od której tak na dobrą sprawę, to był taki katalizator zwinności, bo po tej książce właśnie ludzie w różnych miejscach, w różnych ośrodkach, w różnych firmach stwierdzili, że trzeba jakoś to wszystko nazwać, to co zrobimy. No i to jest właśnie jedna z metod. Kanban, o którym wspomniałeś, to jest taka metoda, która przyszła z innej parasolki, można by tam dwie parasolki dorysować, która się nazywa Lean. Mniej więcej właśnie można jakby to trochę ze sobą zestawić, ale jest też metoda feature-driven development, jest metoda taka, która pokazuje, jak osadzić zwinność w świecie projektowym, Dynamic System Development Method, DSDM w skrócie. No tych metod jest całkiem sporo i fajnie jest, ja też tak mówię trochę na podstawie swojego doświadczenia, jak pracuję w organizacjach i pomagam im być bardziej zwinnymi, jak już się z tych metod czerpie faktycznie różne narzędzia, różne praktyki, w zależności od skali takiej transformacji, w zależności od tego, z jaką firmą masz do czynienia, można bardzo różne rzeczy właśnie adaptować i wykorzystywać. Ja nie jestem absolutnie dogmatykiem, który się wiąże tylko i wyłącznie z jedną metodą. To też jest taka rzecz, która mnie bardzo boli, jeśli chodzi o ruch zwinności, bo na przykład bardzo fajnie to widać w kontekście metody skramowej, nie? Tam się porobiły dwa takie kościoły, które mają swoje Biblię, swoje doktryny, na przykład Scrum Guide, który jest takim próbem opisania
czy zebrania wszystkich zasad pracy w tej metodzie. Ja pamiętam bardzo, bardzo dobrze te czasy, jak Scrum Guide'a nie było i wydaje mi się, że to było dużo, jeśli chodzi o pracę w zespołach i podejście do stosowania tej metody, było dużo, dużo zdrowsze, bo ludzie bardziej właśnie pracowali na wartościach, na zasadach, a nie na tym, co jest tam gdzieś wypisane w tym czy innym dokumencie. Niektórzy nawet się bawią w taką policję agile'ową w naszych firmach. To jest taka rzecz, która mnie bardzo mierdzi, ale to jest też biznes i z tego się zrobił produkt, więc to też jakoś staram się rozumieć. Ale co ciekawe, wywołałem metodę Extreme Programming i warto zauważyć, że tam nie ma kościoła, który jakby tę metodę rozwija, tam nie ma jakiegoś dokumentu, do którego trzeba się odnosić, tylko jest większy nacisk położony właśnie na pracę na pryncypiach, na wartościach, na takim też zdrowym myśleniu o tym wszystkim, z czym mamy do czynienia. Chciałbym o tym za chwilę porozmawiać więcej, ale jakbyś mógł tak w kilku zdaniach podsumować, może nakreślić, czym właściwie ten Agile różni się w stosunku do tradycyjnego podejścia? Wskazałbym na kilka takich podstawowych zasad, które jakbyście chcieli porównywać właśnie te tradycyjne metody do metod zwinnych. Gdzieś tam wcześniej czy później wychodzą na jaw i można te zasady jakby zebrać wokół zasad takich procesowych, to jest jedna rzecz. Tutaj na przykład wskazałbym na podejście iteracyjne, na podejście przyrostowe do pracy nad rozwojem produktu. Są też takie zasady związane jakby z pracą zespołów i rolami, to też jest taka duża wywrotka mentalna, bo bardzo zmienia się podejście do klienta, pojawiają się nowe role w kontekście pracy w metodach zwinnych, jest trochę inne rozumienie zespołu. Ten zespół jest takim zespołem przez duże Z. Kolejna taka zasada, którą bym wskazał, to jest samoorganizacja. Zespół, który ma autonomię do właśnie zarządzania sobą jakby w ramach pracy tej zwinnej, tej agile'owej. Zespół, który jest zespołem interdyscyplinarnym, to też jest taka nowość, jeśli chodzi o zarządzanie. No i zmienia się bardzo mocno rola lidera też w całym tym modelu. O tym chętnie jakby w trakcie poopowiadam trochę. I taka rzecz, która jest myślę też dość istotna w podejściu agile'owym, to jest to, że te metody opierają się na podejściu empirycznym, czyli bazują na doświadczeniu, uczymy się przez doświadczenie, nie próbujemy definiować jakby całej ścieżki projektu czy pracy nad rozwojem produktu. Ja tych słów używam w różnych kontekstach. Myślę, że też w trakcie trochę opowiem, jak jest projekt rozumiany, jak jest produkt rozumiany w tych metodach, bo to też jest dość ważne założenie i myślę, że to tak z grubsza by te główne różnice, które się tutaj pojawiają, o których chętnie porozmawiam. To teraz pozwól, że porozmawiamy o każdym z tych obszarów, które wymieniłeś. Z tych obszarów tak naprawdę Agile wydaje się, kojarzy się przede wszystkim z iteracyjnością i przyrostowością. To może zacznijmy od tej iteracyjności. Na czym polega praca iteracyjna w Agile i z czym ona się tak naprawdę wiąże? No to jest takie bardzo fajne założenie, które polega na tym, że dzielimy jakby naszą pracę nad rozwojem produktu na takie mniejsze części. Na różnych takich szkoleniach z zarządzania czasem, czy jak weźmiesz sobie jakąkolwiek książkę do zarządzania czasem, czy takiej osobistej produktywności, to jest takie fajne hasło, że nie da się zjeść słonia naraz. I myślę, że to jest ta zasada, którą tutaj metody zwinne bardzo mocno wbudowały. Czyli nie planujemy pracy na kilkanaście miesięcy do przodu, tak jak w tradycyjnych podejściach, czy w tradycyjnych projektach miało to miejsce, bo dużo rzeczy się może po drodze zmienić, tylko próbujemy właśnie pracować w takich mini projektach, które trwają każda iteracja maksymalnie 30 dni. Ta długość iteracji oczywiście też jest różna, to zależy od zespołu, od produktu, który jest rozwijany. Tak między 2 a 4 tygodnie można powiedzieć, te cykle iteracyjne sobie trwają. To wszystko, ta zasada iteracyjności bardzo mocno tutaj koresponduje w ogóle z myśleniem o podejściu do prowadzenia projektów, z którymi to mamy do czynienia, zwłaszcza w branży informatycznej, bo tak jak mówiłem, Agile przyszedł z IT, dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym, jak stosować te metody zwinne poza branżą informatyczną. Ja sam od kilku lat mam taki projekt swój osobisty, właśnie Scrum Agile dla Zielonych, czyli właśnie mówienie o tym, jak wykorzystać zwinność w branżach nie IT i dużo fajnych też przykładów
się pojawiło w tej współpracy, ale właśnie jakby duży problem w projektach informatycznych polegał na tym, że jak ruszała inżynieria oprogramowania, tutaj nie będę jakoś słuchaczy zanudzał historią, ale tak lata 50., 60. warto sięgnąć, to jak branża IT się rozwijała, to szukano jakiegoś pomysłu, a nawet może jakiegoś gotowca do tego, żeby w jakiś sposób opisać to, jak te projekty są tworzone czy są prowadzone. I takim naturalnym kierunkiem poszukiwań były, czy inspiracji były właśnie te wszystkie metody, które w wojsku były wprowadzane. One się w dużej mierze opierały właśnie na takim sekwencyjnym podejściu do pracy, czyli dzieliliśmy projekt na fazy. Do każdej fazy byli przypisani określeni ludzie, określeni specjaliści, którzy rozwijali produkty w ramach tych poszczególnych faz i te produkty były przekazywane między fazami, między jedną ekipą a drugą ekipą. Jakby ten pomysł został odwzorowany właśnie w prowadzeniu projektów informatycznych i z czasem się okazało, że takie podejście średnio się sprawdza, bo jednak te projekty IT bardziej przypominają pracę takiego artysty, malarza, rzeźbiarza, niż faktycznie taką mentalność linii produkcyjnej, jak na przykład w fabrykach Forda mieliśmy do czynienia. I myślę, że to jest też taka dobra analogia do myślenia o iteracyjności dla osób, które pierwszy raz słyszą dzisiaj, czy słuchają tej naszej rozmowy o Agile'u. Ja jestem z Krakowa, a w Krakowie jest takie Muzeum Książąt Czartoryskich, w których jest bardzo znamienite dzieło Leonarda da Vinci, Dama z łasiczką. I moglibyśmy sobie zrobić taki tutaj ze słuchaczami eksperyment intelektualny, mentalny, jakbyśmy sobie spróbowali właśnie pomyśleć, jak to było, jak Leonardo zaczynał w ogóle pracę nad tym swoim obrazem. No możemy założyć, że na początku były jakieś takie szkice gdzieś na serwetce, takie bardzo nieczytelne dla odbiorców. Oczywiście Leonardo dużo z nich był w stanie wyczytać, ale myślę, że jak każdy z nas by tam gdzieś tą serwetkę złapał do ręki, to niewiele by był w stanie powiedzieć, co tam jest narysowane. Więc były jakieś szkice, pomysły, które być może z czasem, po właśnie kolejnych takich odsłonach, iteracjach, Leonardo wymyślił sobie, że przeniesie na papier i zacznie bardziej doprecyzowywać to, co tam powstawało, aż w pewnym momencie trafia ten szkic na deskę orzechową, bo ten obraz na desce orzechowej jest namalowany i na zasadzie malowania, wycierania, poprawiania ciągłego w pewnym momencie powstaje ten piękny obraz, który można podziwiać w muzeum w Krakowie. To jest taki dobry przykład, bardzo prosty, może naiwny trochę, ale właśnie jak iteracyjność w praktyce działa, bo projekty właśnie takie twórcze, z którymi mamy do czynienia w branży informatycznej, są projektami bardzo mocno zbliżonymi do tego wszystkiego, co się dzieje w pracowni malarza, w pracowni jakiegoś artysty, muzyka, który pisze symfonię i tak dalej, i tak dalej. Tak mniej więcej można o tej pierwszej zasadzie tutaj powiedzieć o iteracyjności. I myślę, że taka rzecz, którą warto dodać do tej mojej opowieści, jest taka, że zmienia się trochę tutaj podejście do pracy nad rozwojem produktu. To znaczy, jak sobie popatrzysz na takie tradycyjne podejście do pracy nad projektem, który jest projektem jakby wytwarzającym produkt dla klienta, to tutaj zmienia się podejście do myślenia o wymaganiach. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak masz w tradycyjnym podejściu, że na początku siadasz z klientem i próbujesz zebrać wszystkie możliwe wymagania, co tam klientowi przychodzi do głowy, wrzucić to do opasłego Worda, przybić pieczątkę i ruszamy z produkcją. Tutaj jakby bardziej praca nad rozwojem produktu w tym podejściu iteracyjnym, zwinnym, polega na tym, że klient na początku przychodzi z jakąś potrzebą do ciebie, do zespołu. No i mówi na przykład, że moją potrzebą jest przejechać dystans z punktu A do punktu B. To jest wszystko, z czym jakby zaczynasz swój, w cudzysłowie, projekt. Do tego za chwilę jeszcze może się odniesiemy. Pracę nad produktem, może tak powinienem powiedzieć. Czyli chcę przejechać dystans z punktu A do punktu B. I taka potrzeba, taki cel, z taką potrzebą zderza się zespół. I już w tej pierwszej iteracji zespół kombinuje, w jaki sposób jak najszybciej tę potrzebę może tego klienta zaadresować. No i okazuje się, że może po tych 2-4 tygodniach klient do łapki dostanie jakąś prostą, nie wiem, deskę z 4 kółkami przypominającą deskorolkę, bo to jeszcze deskorolka nie będzie, bo trzeba ją będzie pewnie wykończyć. No ale już po tych kilku tygodniach klient spotyka się z zespołem i zespół mu daje tą deskorolkę do tego, żeby się spróbował przejechać. No jak mu jest, żeby wybadał, czy mu się podoba, czy mu się nie podoba. Klient wchodzi na tą deskorolkę, no i pierwszy problem, który ma, to jest utrzymanie równowagi. Nie? I mówi, że no to nie do końca jest coś, czego oczekuję, chociaż oczywiście adresuję moją potrzebę, ale mam problem, żeby przejechać ten odcinek z punktu A do punktu B, bo nie umiem jeszcze dobrze balansować ciałem. Drugi problem, który klient zauważa, być może,
jest taki, że no, jest lato 30 stopni, on w gajerze wskakuje na deskorolkę, poci się i to jest dla niego problem. On nie chce jakby spalać się, zużywać jakiegoś mega dużego wysiłku, żeby się poruszać. No i z tych właśnie takich narzekajek klienta zespół odczytuje różne pomysły i kolejne potrzeby, które zauważ już trochę popchną pracę nad rozwojem tego produktu w inną stronę. Może się okazać, że po kolejnej iteracji zespół, zbierając te wszystkie potrzeby, te narzekania klienta, zamontuje jakiś, nie wiem, napęd elektryczny do tej deskorolki, jakąś hulajnogę na przykład elektryczną zrobi. No i później znowu klient przychodzi, próbuje się przejechać, no i znowu znajduje różne mankamenty, rzeczy, które mu się nie podobają albo które mu się podobają i znowu stawiamy kolejną hipotezę, którą próbujemy zweryfikować w kolejnej iteracji. Powstaje motor, być może gdzieś tam będzie kabriolet na końcu tej drogi, ale jest taka rzecz bardzo ciekawa. Ja tutaj użyłem tego porównania do Damy z łasiczką Leonarda da Vinci, a Leonardo też jest autorem, przynajmniej mu się przypisuje takie słowa, że dzieła nigdy nie są kończone przez artystę, tylko porzucane. I ten proces iteracyjny ma to do siebie, że jakby w dowolnym momencie takiej iteracji, to znaczy po którejś iteracji, jak klient stwierdzi, że otrzymał już taką wartość, która go satysfakcjonuje, tę iteracyjność można przerwać. To jest taka duża różnica między tradycyjnym myśleniem o projektach, a tym takim procesem, o którym mówię tutaj teraz, bo w tradycyjnych projektach zakładało się jednak, że ten projekt trwa określony czas, jest takim przedsięwzięciem ograniczonym w czasie, na przykład trwa 12 miesięcy. A tutaj zauważ, że w podejściu iteracyjnym ten klient w dowolnym momencie, w cudzysłowie, może porzucić swoje dzieło i powiedzieć: OK, ten motorek, który mi zrobiliście, ten skuter, to jest to, czego potrzebuję. A inny klient powie, że potrzebuje jednak autka z dachem, z zakręcanymi szybami, żeby mi deszcz nie padał do środka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy obrazowy sposób przedstawienia iteracyjności. Myślę, że jeżeli ktoś do tej pory nie wiedział, czym jest iteracyjność, to teraz jestem przekonany, że już wie. I kolejna rzecz, przyrostowość. Jakbyś mógł wytłumaczyć w kilku zdaniach, czym ta przyrostowość jest. Ta przyrostowość to jest taka rzecz, która tutaj od razu powiem na początku, to jest dość istotne, ona nigdy nie występuje w Agile'u tak samodzielnie. To znaczy, jeżeli mówimy o metodach agile'owych, to zawsze przyrostowość jest połączona z iteracyjnością. Gdybyśmy ją tak rozdzielili, to znowu użyję, bo lubię te przykłady, bo one trafiają tak do wyobraźni naszej, a zwłaszcza jak ktoś pierwszy raz słucha w ogóle o metodach zwinnych. Odniosę się znowu do innego artysty, Michała Anioła tym razem, renesans wciąż. Jakbyśmy sobie też zrobili taki zabieg intelektualny, że Michał Anioł na przykład rzeźbi rzeźbę Dawida przed walką z Goliatem, tą jego słynną rzeźbę, to gdyby podszedł do tej pracy na zasadzie właśnie procesu przyrostowego, albo tak bardziej górnolotnie inkrementalnego, bo to jest, znaczy to samo, to przyrostowość polega na tym, że jakby pracuje się nad kawałkiem produktu, czyli w tym wypadku rzeźby, i doprowadza się ten kawałek jakby do końca, to znaczy jak na przykład u Michała Anioła, załóżmy, dostanie bryłę z kamienia, to no, robi na pewno jakiś kształt tej rzeźby, ale później, używając podejścia przyrostowego, pracuje na przykład nad ręką i robi wszystko, żeby wykończyć ten proces, żeby ta ręka była kompletna. Jak skończy rękę, no to przeskakuje na przykład do łokcia i pracuje nad łokciem. Później, nie wiem, może pracować nad torsem. Jak skończy pracę nad torsem, no to przeskakuje do głowy, ale zauważ, że każdy ten element jest tak w 100% wykończony. I jeżeli to połączysz właśnie z iteracyjnością, to po każdej takiej iteracji klient, już przeskakując na metody agile'owe, otrzymuje jakiś kawałek swojego produktu, wartościowy kawałek swojego produktu. Po pierwszej iteracji otrzymał deskorolkę, która, tak jak żeśmy powiedzieli, jest kompletnie przygotowana do przemieszczania się, do poruszania się między dystansem, właśnie między punktem A a punktem B, nie? Ale później chce więcej. W kolejnej iteracji powstaje kolejny inkrement tego produktu i tym inkrementem jest na przykład hulajnoga z napędem elektrycznym albo motor. To są takie naczynia połączone, można powiedzieć, że jakby podejście, ten proces w metodach zwinnych jest takim procesem iteracyjno-przyrostowym, w którym
rozwijamy produkt. Ja już kilka razy używam tutaj słowa produkt częściej niż projekt i myślę, że warto też zrobić taki mały skok w boki i wyjaśnić tę różnicę, a myślę, że słuchacze trochę już nasi czują, na czym to polega, bo faktycznie w metodach zwinnych bardziej się mówi o produktach niż projektach, a z tego powodu, że już chociażby na podstawie tego, co powiedziałem tutaj, gdybyśmy sobie wzięli taką tradycyjną definicję, na przykład PMI-ową, czym jest projekt, no to jest to jakieś przedsięwzięcie skończone w czasie, które dostarcza jakiś produkt albo usługę. No i teraz jak sobie to przyłożymy do podejścia iteracyjno-przyrostowego, no to tutaj już widać to, co mówiłem wcześniej, że jakby w dowolnym momencie, po dowolnej iteracji klient, jeżeli tylko uzna, że coś jest wartościowe dla niego, może to swoje dzieło porzucić. Nie musimy jakby tutaj planować, nie wiem, 12 iteracji, żeby dostarczyć produkt, bo może się okazać, i to jest bardzo duża zaleta pracy w tym podejściu, że taką wartość klient otrzyma dużo wcześniej niż planując ten sam produkt tradycyjnym podejściem. Mam taką historię też z jednej z firm. To były takie początki mojej przygody z dużymi transformacjami w organizacji. Jedna z firm zleciła sobie właśnie wytworzenie takiego produktu informatycznego. Już nie będę wchodził w szczegóły. No i tradycyjna wycena zakładała, że dostawca zrobi to w ciągu 9 miesięcy, no i oni ruszyli, wybrali dostawcę, który zaproponował pracę właśnie taką iteracyjno-przyrostową, no i już po 6 miesiącach stwierdzili, że to jest to, czego faktycznie potrzebują. 3 miesiące, można powiedzieć, pracy, kosztów zostało w ten sposób zaoszczędzonych, więc to jest duża wartość jakby pracy w tym podejściu i myślenia o rozwijaniu produktu. Też zauważmy, że sama jakby definicja sukcesu projektu się bardzo mocno zmienia, bo w projektach czy w tym podejściu agile'owym sukces jest wtedy, kiedy klient jest zadowolony, kiedy klient otrzymuje wartość, nie? A w tradycyjnych projektach bardzo często mówi się, że te projekty kończą się sukcesem, kiedy zrobiliśmy je w zaplanowanym czasie i zgodnie z zakresem, który był pierwotnie planowany. I też ja też obserwuję, to myślę, że każdy zespół, każda firma, która pracuje w ten sposób, to bardzo szybko widzi, że można bardzo fajnie zarządzać ryzykiem czy ryzykami w takim podejściu, pracować faktycznie na tym, co jest ważne dla klienta, bo ja pamiętam, teraz już się mało mówi na konferencjach o tych statystykach, ale jak w Polsce ruszały pierwsze takie akcje informacyjne, konferencyjne, pojawiały się blogi, to był mniej więcej rok 2008, to bardzo dużo się mówiło o takich statystykach z IT, które pokazywały, że po zakończonych projektach jakieś 30% funkcjonalności w ogóle klienci nie używają, nie są wykorzystywane przez klienta. Tutaj zauważmy, że pracując właśnie w ten sposób cały czas jakby robimy to, co jest faktycznie potrzebne, to, co przynosi wartość klientowi, a nie stukamy tych wszystkich funkcjonalności w naszym projekcie tylko po to, żeby jakby zrealizować zakres, który był zaplanowany na początku. Też to, że klient jakby na końcu takiej iteracji może się poprzyglądać temu inkrementowi, przyrostowi produktu, tej deskorolce, pojeździć na niej, to jest bardzo duża wartość też, bo to ustawia jakby cały proces pracy nad produktem jakby dalej. No na dobrą sprawę, tak porównując projekt i produkt, można powiedzieć, że tym projektem to jest ta jedna iteracja, te 30 dni, to są takie mini projekty, gdybyśmy się chcieli uprzeć i tej definicji używać, a tak znowu bardziej praktycznie, już abstrahując od porównywania definicji między produktem a projektem w agile i w podejściu tradycyjnym, to jeszcze też taka moja obserwacja z organizacji, zwłaszcza takich dużych, o bardzo korporacyjnej strukturze. Miałem okazję pracować, pomagać w zwinnych transformacjach w kilku bankach w Polsce. Pracowałem też za granicą w firmach, na przykład z branży motoryzacyjnej. No i tam taka pierwsza rzecz wychodzi, jak się wprowadza właśnie agile i myślenie o wartości, jeśli chodzi o produkt, że nie zawsze projekt jest wartościowy dla klienta. Tych projektów czasami jest mnóstwo w ramach jednego wydania. Na przykład nie wiem, miałem sytuację, że w ramach cyklu kwartalnego mieliśmy 200, czasem 300 projektów, które były realizowane. No i na przykład 50 z nich to były rzeczy, które były wartościowe dla organizacji, ale nie miały żadnej wartości dla klienta. Z drugiej strony, jak próbujemy tak definiować projekty, żeby były produktami, to zwłaszcza też jest bardzo takie popularne w mniejszych firmach, z tym się spotykam, kiedy nie ma na tyle ludzi też, żeby to wszystko przerobić, no to
nie zawsze tak się da zrobić, żeby ten projekt faktycznie był produktem. Więc są takie wyzwania z tym związane. Częściej mówimy o pracy w kontekście produktu, a nie projektu, co nie znaczy, że tych projektów oczywiście w metodach zwinnych nie ma. Nie chciałbym, żeby słuchacze zostali z takim wnioskiem po naszej rozmowie. Pozwól teraz, że przejdziemy do empiryzmu. Dosyć poważnie to brzmi w kontekście codziennej pracy, empiryzm. A niektórzy praktycy Agile uważają, że przyrostowość i iteracyjność, o której przed chwilą mówiłeś, są pochodną empiryzmu. I tak naprawdę stanowi on prawdziwą podstawę Agile. I nie wiem, czy się zgodzić z tymi praktykami, ale wytłumacz, co to oznacza w praktyce, ten empiryzm i jak to się przekłada na pracę zespołu. Empiryzm to jest w ogóle takie pojęcie, które do jakby świata, do filozofii agile'owej przyszło właśnie z filozofii, bo empiryzm to jest taki nurt w myśleniu, w pracy filozofów, którzy zakładali, że jakby cała nasza wiedza pochodzi z doświadczenia. Jakby to wszystko, co pochodzi ze zmysłów, czego doświadczamy, buduje naszą wiedzę o świecie, nasz mózg w zasadzie. Nasze poznanie, jak startuje, to jest taka tabula rasa, biała kartka, którą trzeba tymi doświadczeniami wypełnić. I ten pomysł został wciągnięty właśnie do pracy nad rozwojem produktów i projektów. I w dużym skrócie polega to na tym, że jakby uczymy się siebie, pracując w zespole, uczymy się produktu, uczymy się potrzeb klienta, to wszystko, co tutaj wcześniej opowiadałem, właśnie poprzez doświadczenie. Służą temu pewne takie punkty, takie checkpointy, można powiedzieć brzydko, gdzie my zbieramy informację zwrotną na ten temat. W ogóle sam ten pomysł, że mamy takie cykle, takie iteracje, kadencje pracy, każda kadencja kończy się właśnie jakąś informacją zwrotną na temat produktu, ale też na temat pracy samego zespołu, po to, żeby się uczyć cały czas, żeby się uczyć szybko, żeby nie czekać, tak jak w tradycyjnych projektach, aż się projekt skończy, żeby jakąś informację o tym, co działało, czy nie działało, wyciągnąć. W metodach agile'owych są takie zdarzenia, które nazywamy retrospektywami. To też nie jest jakaś rzecz zupełnie nowa, bo stosuje się w projektach, tylko no w projektach często te retrospektywy odbywały się na końcu, jakby po tych kilkunastu miesiącach pracy, gdzie już w zasadzie no nic nie można było zrobić. Nie? Często pamiętam jeszcze w Motorola, jak pracowałem, to tak Amerykanie używali takiego określenia, wtedy było bardzo modne, postmortem projektu, takie bardzo źle kojarzące się po śmierci projektu. Później ta nazwa się zmieniła na bardziej taką grzeczną best practices and lessons learned. No w Agile mówimy o retrospektywach, o takim spoglądaniu w lusterko boczne, po to, żeby wykorzystując empiryzm uczyć się właśnie procesu, uczyć się produktu, uczyć się siebie, uczyć się relacji, żeby to robić cały czas i żeby to robić w miarę szybko. I to jest, ja bym powiedział, ja mówiłem, że ja nie jestem dogmatykiem, jeśli chodzi o metody, ale jeśli chodzi o wartości, to absolutnie tak. Empiryzm dla mnie to jest fundament pracy w tych metodach. Jedna z trudniejszych rzeczy dla liderów, dla menedżerów w firmach, żeby właśnie empirycznie podchodzić do stosowania tych metod, bo mamy coś takiego jakoś w sobie, takie skrzywienie, że szukamy gotowców. Ja wiem, że no jest to jakoś tam uzasadnione, bo czas nas goni, bo jest duża niepewność, duża złożoność. Chcemy jak najszybciej zacząć stosować na przykład te metody, ale podejście empiryczne jednak ma tę wartość, że zamiast gotowca, na przykład teraz bardzo dużo się mówi o takim gotowcu i też widzę w organizacjach, które lubują się, zwłaszcza duże, w kopiowaniu modelu Spotify. To jest też taka rzecz, która się pojawiła i wszyscy chcą mieć taki model pracy jak w Spotify, mimo że ten model już mocno wyewoluował, już zmienił się, kultura organizacyjna, wartości się pozmieniały, ale wszyscy chcą tego gotowca, który na kilku stronach w PDF-ie został x lat temu opisany, właśnie stosować. To proces empiryczny zakłada coś innego, że jakby akceptujemy dziedzictwo organizacyjne, akceptujemy te wartości, zasady, procesy, narzędzia, które nasza firma wypracowała i które mamy od lat i na bazie tego doświadczenia budujemy nowe, używając właśnie empiryzmu, pętli informacji zwrotnych, ciągłego uczenia się na różnych poziomach po to, żeby mieć proces, a nie żeby proces miał nas, bo koniec końców takie używanie gotowców i wypinanie się, brzydko mówiąc, na empiryzm kończy się tym, że no, od tego oczarowania agilem firmy kończą na dużym rozczarowaniu i mówią, że te metody nie działają, a mam w swoim portfolio trochę takich projektów,
które polegają na tym, żeby przeprowadzić diagnostykę w firmie, taki assessment tego, na ile tej zwinności tam jest. Firma 3 lata pracuje w metodach zwinnych, no i na przykład chce się spotkać po to, żebym przeprowadził taką diagnostykę, to bardzo często właśnie, no niby wszystko jest, ale tej zwinności nie ma. Mieli mieć jakąś torpedę, tak wszyscy się spodziewali, że tak będzie, a koniec końców organizacje się uwikłały w jakiś proces, którego nie rozumieją, nie czują, on jest bardzo inny od tego, co mieli. Nie są w stanie tego zintegrować jakoś z tym całym dorobkiem, z tym środowiskiem pracy, który tam jest. No i właśnie jest rozczarowanie zwinnością wtedy. Więc na tym polega empiryzm i bardzo kibicuję wszystkim organizacjom i zachęcam do tego, żeby właśnie tak myśleć o podejściu empirycznym. Bo to jest podejście, które jakbyśmy wzięli metody na przykład już konkretnie Scruma, empiryzm jest wbudowany w proces pracy nad rozwojem produktu, bo chociażby Scrum polega na tym, czy cała iteracyjność polega na tym, że my na początku stawiamy sobie pewną hipotezę, którą chcemy w ciągu tych 2-4 tygodni zweryfikować i robimy eksperyment pewien, żeby właśnie empirycznie potwierdzić słuszność tej hipotezy. Jak po 2-4 tygodniach okazuje się, że deskorolka to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść, to budujemy nową hipotezę. Może tutaj hulajnoga jest czymś lepszym dla klienta, albo motor i tak dalej, i tak dalej. To jest takie próbkowanie rzeczywistości, stawianie małych kroków, sprawdzanie, na ile ten krok przybliża nas do celu, jakim jest realizacja potrzeb i dostarczanie wartości dla klienta. No właśnie, klient. Ja może zatrzymam się przy tym kliencie. Czy w Agile zmienia się rola klienta w procesie w stosunku do tradycyjnego zarządzania? Nie wiem, czy ten klient przychodzi, po prostu wymaga, czeka na wynik, czy on jakoś uczestniczy w tym procesie? Jak to wygląda w Agile? To jest dobre pytanie bardzo, bo jakbyśmy znowu wzięli tradycyjne podejście, to ja się tak czasami śmieję, że w tradycyjnym podejściu, oczywiście upraszczam też, żeby lepiej tę zasadę zrozumieć, ten klient takim klientem, który wpadał na Bungie na początku, jak właśnie krystalizowały się wymagania, Bungie go odbijała do góry, no i wpadał z powrotem, jak ten projekt się kończy. Oczywiście tam mówię o takiej sytuacji bardzo, bardzo pokazowej teraz, bo ten klient bywał częściej, też zdarzało się, że był potrzebny, ale najczęściej jednak znikał z całego projektu. I tutaj rola się bardzo mocno zmienia. Już trochę ją pokazałem przy iteracyjności, mianowicie, że klient no jest zespołem. Tutaj powinniśmy pójść dalej i powiedzieć, że klient jest takim pełnoprawnym członkiem tego zespołu. No i to jest już ogromna taka wywrotka mentalna. Ja to obserwuję wiele razy w organizacjach, zwłaszcza jak mam do czynienia z takimi firmami, gdzie ta rola klienta sprowadza się do bycia takim klientem wewnętrznym. Na przykład jest firma, która z jednej strony mamy dział IT, który dostarcza jakiś produkt informatyczny, a z drugiej strony mamy klientów wewnętrznych, tak zwany biznes, który jakby zgłasza swoje potrzeby. No i widzę, jak dużo, jaki koszt emocjonalny też i mentalny wiąże się właśnie z tym, że ten człowiek z biznesu nagle staje się częścią zespołu, no jest partnerem tych ludzi, którzy ten produkt mu dostarczają. Nie jest kimś, kto tak w hołdzie pruskim przynosi na tacy wymagania na początku tej iteracji, ale w ramach każdej iteracji ten ktoś jest i on jest dostępny dla zespołu w ramach całej tej pracy. Więc rola klienta się zmienia zasadniczo, jest takim partnerem bardziej, jest pełnowartościowym członkiem tego zespołu. I to tak mentalnie do ogarnięcia dla właśnie wielu klientów jest bardzo trudne. To też ma w praktyce różne wydźwięki, różne implementacje, bo czasami jest tak, że faktycznie ten klient jest w zespole, a są takie rozwiązania czy takie metody, które jakby budują rolę product ownera, właściciela produktu, który niekoniecznie musi być tym klientem. On jest takim oknem na świat, który reprezentuje jakby klienta w zespole, ale takim fizycznym klientem wcale nie jest. Jednak mimo wszystko ta strona biznesowa jest bardzo blisko, ten dystans jest bardzo tutaj zmniejszony w porównaniu do tradycyjnych podejść. Zresztą jedno z pryncypiów agile'owych zakłada, że biznes i ta strona deweloperska pracują blisko ze sobą. To też ma różne takie reperkusje, jeśli chodzi już o taką bardzo praktyczną, codzienną też pracę, bo jednym z problemów
właśnie między biznesem a tak zwanym IT. Był język, to w jaki sposób ta strona techniczna się komunikowała z ludźmi, którzy nie zawsze byli osobami technicznymi, tylko bardziej biznesowo patrzyli na produkty. Więc to zniesienie dystansu tutaj na różnych poziomach przynosi bardzo duże efekty, już nie tylko dlatego, że ten klient siedzi, zespół może w każdym momencie w zasadzie się z klientem skontaktować, dopytać, ustalić jakieś zmiany nawet w kontekście jakby tych hipotez, które są stawiane, ale też ogromna wartość, o czym się mało mówi, jest dla klienta, który jest tak blisko z zespołem, że ten zespół pomaga mu też tworzyć wymagania i ukierunkowywać jego myślenie o produkcie. Zawsze zachęcam zespoły do tego, żeby wspólnie z klientem tworzyć wymagania. Nie tylko klient nam przynosi swoje życzenia na tacy, ale my współtworzymy ten produkt, który rozwijamy. To też podnosi bardzo motywację tego zespołu i rzecz, która jest mega fajna, a w tradycyjnych projektach się to bardzo rozmywa, to jest odpowiedzialność za ten finalny produkt, który powstaje. Ci ludzie mogą z klientem porozmawiać, mogą się zaangażować w taki warsztat analityczny na przykład, mogą zadać pytanie, to podnosi zupełnie ich rangę w pracy nad rozwojem tego produktu i czują się bardziej się z nim utożsamiają, są bardziej odpowiedzialni za to, co powstaje w porównaniu do tradycyjnego podejścia. Czyli jakby to zestawić, podsumować, to jeżeli chodzi o codzienną pracę zespołu, jakie są takie główne różnice w stosunku do tradycyjnego podejścia, jeżeli chodzi o codzienną pracę zespołu? No w ogóle chyba trzeba powiedzieć, że samo jakby myślenie o zespole bardzo mocno się zmienia i to są te zasady, o których jest ich kilka, które wymieniałem na początku, że po pierwsze ten zespół jest tutaj bardzo istotny, jeśli chodzi o pracę w tych metodach i tak bym nawet zaryzykował takie twierdzenie, jeżeli nie macie zespołu przez duże Z w waszej firmie, to ten cała przygoda z Agilem po prostu się nie uda, bo ten zespół to nie jest taki zespół, jak często mówimy w naszych firmach, zespół projektowy, nie? Uprawiamy trochę taką ściemę, mówiąc kolokwialnie, bo na dobrą sprawę mamy grupę ludzi, każda z osób pracuje nad różnymi zadaniami, te zadania są niepowiązane ze sobą. Szef czy kierownik projektu przygotowuje jakiegoś WBS-a, jakieś pakiety pracy, no i każdy gdzieś tam w swoim ogródku kopie. Bo tutaj w metodach agile'owych to rozumienie zespołu, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że no zespół jest grupą osób, która pracuje na celach, które są współzależne. To jest dosyć istotne założenie, bo właśnie żeby dostarczyć produkt, potrzebna jest taka zależna, taka współpraca, można powiedzieć, osób, które w tym zespole pracują. I to są, jeśli chodzi o rozmiar takiego zespołu, to są tak od 2 do 9 osób w takim zespole się znajduje, więc są to zespoły małe. To też nie jest jakaś tam wielka nowość. Ja pamiętam taką książkę, którą też chętnie polecę słuchaczom, bo rozszerza trochę temat myślenia o zespołach. Siła zespołów Katzenbacha i Smitha. I oni właśnie pisali o takich efektywnych zespołach. Jak sobie tak porównamy zespoły agile'owe i zespoły, o których oni pisali, no to jest takie przełożenie 1:1 w zasadzie. Więc są to małe jednostki, kilkuosobowe, które pracują na współzależnych celach, co jest ważne, i które są takimi bytami interdyscyplinarnymi. To też jest takie słowo, które się pojawia w kontekście metod agile'owych i zespołów agile'owych, czyli zbieramy sobie grupę ludzi o bardzo komplementarnych umiejętnościach po to, żeby wspólnie, razem efektywnie pracować nad rozwojem produktu. Te zespoły agile'owe, jakbyśmy sobie popatrzyli na tradycyjne podejście, to zauważcie, że jakby cały proces pracy nad produktem był podzielony na fazy. Każda z tych faz, o czym wcześniej już wspominałem trochę, była związana z jakąś grupą specjalistów, którzy pracowali nad dostarczeniem czegoś w ramach tej fazy. Na przykład w projektach informatycznych na początku jest ta faza zbierania wymagań, analizy wymagań, jest grupa analityków, która ma swojego szefa i ich produktem, który muszą dostarczyć, jest super przeprowadzona analiza biznesowa, zakończona jakimś opasłym Wordem, gdzie wszystkie te potrzeby klienta są i zapisane, i przeanalizowane. Później jest faza implementacji, gdzie programiści przejmują tę książkę tego Worda i starają się zaimplementować to, co jest do zrobienia.
i ich produktem jest dostarczenie kodu. I też jest to grupa specjalistów, która pracuje nad kolejnym swoim takim produktem. Później testerzy, którzy mają przetestować to, co programiści zrobili. Powstaje kolejny produkt, dobrze przeprowadzone testy, duża liczba błędów, miejmy nadzieję, dla testerów oczywiście. No i jest jakaś grupa, która zajmuje się wdrożeniem tego produktu. I tutaj już tak nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby nie zająć dużo czasu w tej naszej rozmowie, ale tak w dużym skrócie takie podejście no, ma sporo mankamentów, jeśli chodzi o konstrukcję zespołów projektowych, bo jednym z mankamentów jest właśnie komunikacja, przepływ informacji między tymi zespołami tych specjalistów osadzonych w różnych fazach. Mówi się o tym, że się tworzą takie silosy, takie monady bez drzwi i okien, które się ze sobą nie komunikują. Znika ta odpowiedzialność za cały produkt. I tego typu rzeczy właśnie są takimi dużymi wyzwaniami w takiej pracy. Dlatego w metodach agile'owych zespoły, czy konstrukt zespołowy polega na tym, że się wyciąga tych speców z różnych obszarów, z różnych dziedzin i rzuca do jednego wora. Mamy zespół, który ma dostarczyć coś wartościowego dla klienta, ten produkt i wszystkie kompetencje, które są nam potrzebne, wrzucamy właśnie do tego jednego worka po to, żeby wydajnie razem ze sobą pracować. Czy ja dobrze rozumiem, że to oznacza, że nie wszyscy są od wszystkiego w takim zespole? Wiesz co, czasami jest właśnie takie myślenie o interdyscyplinarności. Ja bym powiedział tak, że to zespół ma być interdyscyplinarny, a nie poszczególni członkowie. Oczywiście szukamy ludzi do takich zespołów, którzy mają bardzo takie szerokie horyzonty poznawcze, można powiedzieć. Ja kiedyś, jak pisałem książkę o Scrumie, to użyłem takiego określenia, porównałem te zespoły do ludzi na kształt litery T, czyli ludzi, którzy mają i taki ruchomy suwak, tą belkę taką związaną ze swoją specjalizacją, czyli na przykład potrafią programować w języku Java, ale też mają tą belkę u góry, ten daszek w literze T, dość szeroki, czyli mają inne kompetencje, na przykład kompetencje społeczne związane z komunikacją, związane z, nie wiem, z informacją zwrotną, umiejętności takie bardziej, można powiedzieć, szerokie, które pozwalają im pracować i dopełniać się w pracy takich zespołów, bo jest to takie też nieporozumienie duże i widzę, że wiele zespołów podchodzi do tego, czy wiele organizacji podchodzi do tego w ten sposób, że interdyscyplinarność to tak naprawdę tylko i wyłącznie twarde kompetencje związane z daną specjalizacją. Były takie badania, które trwały blisko 12 lat. Przeprowadzono ponad 100 symulacji. Jest bardzo fajny artykuł na ten temat w Harvard Business Review. Te badania były prowadzone przez dwie osoby, przez Alison Reynolds i druga osoba to był pan Lewis, o ile dobrze pamiętam. I te badania właśnie miały zadanie sprawdzić to, jaka jest relacja tej różnorodności w zespole do właśnie efektywności pracy. I w ramach tych 100 symulacji wyszła bardzo ciekawa rzecz, bo jakby taką naturalną tezą, którą postawiono, jest to, że żeby zespoły były efektywne, no to trzeba, tak jak w Agile'u, zebrać bardzo różne kompetencje razem ze sobą, wrzucić je do jednego wora i dać im jakąś zagadkę, jakiś problem, wyzwanie, które mają rozwiązać. No i na początku zrobiono tak, jak wiele firm myśli w ogóle o interdyscyplinarności, że zebrano jakby różne specjalizacje. Byli i, nie wiem, studenci MBA, byli menadżerowie, byli nauczyciele akademicy, byli studenci, czyli takie klasyczne zespoły kompetencyjne, różnorodne powstawały. I okazało się, że część z tych zespołów zaskakująco dobrze radziła sobie właśnie z problemami, które mieli rozwiązać. Na część zespołów o podobnej właśnie konfiguracji zaskakująco źle. No i co się okazało, że jakby taką rzeczą, która różnicuje i faktycznie wpływa w interdyscyplinarności na efektywność, są style poznawcze. I to jest taka rzecz, którą ja też jakiś czas temu odkryłem i jakby budując takie zespoły bardzo mocno pracujemy też nad tym, żeby pomyśleć nie tylko o kwestiach kompetencji twardych, ale też dość mocno przepracować sobie właśnie różnice w podejściu do komunikacji, różnice w podejściu do rozwiązywania problemów, bo zdarza się nagle taka sytuacja, że w takim zespole agile'owym masz człowieka, który jak mu dasz zadanie do rozwiązania albo jakąś analizę problemu do przeprowadzenia, to zniknie na tydzień i nie wiesz, co się dzieje w ogóle, nie? A drugi rozwiąże to w jeden dzień i już masz jakiś pomysł, z którym możesz pracować. Niektórzy się frustrują takimi sytuacjami, a praca właśnie nad zrozumieniem właśnie tej różnicy stylów poznawczych, które właśnie się ujawniają, szczególnie w sytuacjach, to psychologia mówi o czasie tak zwanym T0, czyli nie mamy za dużo doświadczeń jeszcze,
żeby się jakoś odnieść do przeszłości, żeby wymyśleć, w jaki sposób się zachować, to style poznawcze to są nasze takie naturalne preferencje reagowania. To jest bardzo ważne akurat w takich zespołach, zwłaszcza, które mają ze sobą dużo do czynienia razem, ludziach o różnych kompetencjach. I właśnie w tych badaniach jednym z takich głównych wniosków było to, że tak naprawdę nie tyle kompetencje twarde, takie specjalizacje decydują o efektywności zespołów interdyscyplinarnych, ale właśnie te kompetencje społeczne, różnice w stylach poznawczych, to jest coś, co robi różnicę. A czy mamy w ogóle przypisane role w zespole agile'owym? To bardzo różnie wygląda. No, wszyscy, jak nie wiem, tak jak mówiłem wcześniej, pracują w Scrumie, więc tam mamy 3 role tak na dobrą sprawę i próbują przenosić te role do innych metod. Natomiast w różnych metodach różnie to jest, ale taka rola, która się przewija, to jest taki trochę ktoś, kto jest, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jest takim opiekunem zespołu. Taka rola, która w Scrumie się nazywa Scrum Masterem, w metodach związanych z Extreme Programming, to jest taki coach zespołu, ktoś, kto dba o to, żeby ten zespół wydajnie pracował, bo jak już pewnie się domyślasz, tutaj dużo takich rzeczy jest związanych z pracą nad relacjami, nad budowaniem, rozwijaniem tego zespołu, praca nad efektywnością. Taka rzecz, która się wiąże też z tym, że te zespoły są, o tym mało mówiliśmy, samoorganizujące się, czyli dostają autonomię i tutaj jest dużo takich tematów, które no, wymagają takiego mocnego wsparcia, zwłaszcza na początku, takiego opiekuna zespołu. Jest rola, która jest rolą właściciela produktu, o której już trochę opowiadałem. No jest sama rola tego zespołu, który wytwarza ten produkt. W Scrumie mówimy o zespole deweloperskim, czyli takim zespole, który rozwija produkt. Tutaj tak z angielskiego nam się to słowo wkradło, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o programistów, broń Boże. W innych metodach te role trochę się zmieniają, nazwy się trochę zmieniają. W programowaniu ekstremalnym mamy klienta, nie ma właściciela produktu. W DSDM-ie są takie role też związane właśnie jak sponsor na przykład, czy próba osadzenia tradycyjnych ról analityka biznesowego na przykład w całej takiej układance, czy kierownika projektu. To tak na marginesie też jest bardzo ważna praca, którą trzeba wykonać, związana z adaptacją tego, co jest w organizacji, także w kontekście ról, do tego wszystkiego, co jest nowe, co niosą ze sobą te metody. Kolejna rzecz, o której wspomniałeś na początku i wielokrotnie jest kojarzona z zespołami Agile, mianowicie chodzi o samoorganizację. I czy to oznacza, że zespół zwinny sam organizuje swoją pracę? No tak to oznacza, aczkolwiek nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie dopowiedział paru rzeczy, bo jest tutaj z tą samoorganizacją dużo nieporozumień. Ja kiedyś trafiłem na pracę Richarda Hackmana, psychologa, który w książce Leading Teams bardzo fajnie pokazał różnice w podejściach do władzy w kontekście zespołów samoorganizujących się. Absolutnie niezwiązane to było z metodami agile'owymi, bo to też nie jest taka rzecz, która jest tylko i wyłącznie jakby specyficzna dla metod zwinnych. No, o samoorganizacji bardzo dużo się mówiło dużo wcześniej też przy efektywnych zespołach, chociażby ta książka Siła zespołów czy prace Katzenbacha i Smitha też wskazywały na to, że efektywne zespoły to są takie zespoły, które same organizują swoją pracę. Ale wracając do Hackmana, on pokazał kilka poziomów takich relacji do władzy. I pierwszy poziom to jest taki najbardziej podstawowy, to jest taki poziom, gdzie jakby zespół realizuje zadania, które dostaje od szefa. Nie? Często się mówi, że to jest taka metoda w kontekście relacji do władzy nakazowo-rozdzielcza. Jest szef, który rozdziela zadania i zespół ma władzę w obrębie realizacji tych zadań, można powiedzieć. No ale drugi poziom relacji do władzy to jest ten poziom, który jest najbardziej bliski metodom zwinnym, czyli to jest taki poziom, gdzie zespół faktycznie sam organizuje swoją pracę w granicach, które wyznaczają mu poszczególne iteracje. I to jest taki poziom, w którym zespół dostaje cel, który jest celem takim zewnętrznym i w metodach zwinnych takim dostarczycielem celów jest właśnie właściciel produktu albo klient, jeżeli współpracuje z tym zespołem, czyli ktoś, kto zgłasza swoje potrzeby, chce przejechać z punktu A do B. Natomiast cała reszta, która już się dzieje po stronie zespołu, to jest taki moment, kiedy zespół wchodzi w buty szefa samego siebie. Ten zespół sam decyduje o tym, w jaki sposób zaplanuje sobie pracę w ciągu tych kilku tygodni. Sam decyduje o tym, jak ci ludzie poprzypisują się do zadań, kto będzie nad czym pracował, jak będą się tymi zadaniami
wymieniać czy uzupełniać, jeżeli będzie taka potrzeba. Sami wreszcie decydują o tym, jak będą monitorować postęp pracy w ramach takiej iteracji. I to jest, tak jak mówię, ten poziom, który najbliższy jest metodom zwinnym, czyli ta samoorganizacja, ta autonomia zespołu, to jest autonomia właśnie w ramach celów, które są dostarczane z zewnątrz, ale w granicach, które są określone granicami takich poszczególnych iteracji. Ale są jeszcze dwa poziomy, na które Hackman wskazuje. To są takie poziomy, które już są bardziej wywrotowe, można powiedzieć, ale też spotykane. Teraz się o nich dużo mówi w kontekście takiego totalnego samozarządzania, na przykład firm turkusowych. To są takie zespoły, w których ten trzeci poziom, to są zespoły, które same mogą siebie projektować. W niektórych jakby firmach jakby ta samoorganizacja dochodzi do takiego poziomu, że zespół jakby sam decyduje o tym, w jakim składzie będzie pracował. Aczkolwiek wciąż jest to takie podejście, które bardzo rzadko można spotkać. Raczej jest tak, że z zespołem się konsultuje, kto będzie w tym zespole pracował, ale nie jest tak, że to zespół sam jakby pracuje nad projektowaniem tego zespołu i sam ustawia, kto gdzie będzie pracował. No i czwarty poziom to jest taki poziom, gdzie zespół może sam określać swój kierunek pracy, czyli może na przykład zmienić kierunek pracy nad rozwojem produktu. I tutaj taki jeden ważny przypis, że nie chodzi tutaj o to, że zespół, nie wiem, który pracuje w branży, nie wiem, IT, nagle stwierdzi, że się będzie zajmował truskawką ekologiczną, uprawą, tylko jest to jakby przeprojektowywanie kierunku pracy, ale w kontekście domeny, w której ten zespół się porusza. I te trzeci, czwarty poziom to są takie poziomy, gdzie, jak mówię, już rzadziej się mówi o agile'u, bardziej tutaj są takie firmy, gdzie to samo zarządzanie jest dużo szersze i wychodzi poza struktury zespołu i tutaj na przykład we wspomnianych organizacjach turkusowych dużo tych elementów się może pojawić. No ale jest to taka rzecz, która nastręcza, no nie chcę powiedzieć problemów, ale bardziej wyzwań w pracy z takimi zespołami. Mamy jakby dwie strony, i lidera, i samego zespołu. I tak jak obserwuję, to dużo łatwiej jest liderom wejść w taki tryb pracy, gdzie zespół sam organizuje swoją pracę i ma autonomię do tego, żeby wyznaczać sposób pracy, to jak będzie pracował w ramach takiej iteracji. A dużo trudniej jest osobom, które w takim zespole mają pracować, no bo zauważ, że trochę tutaj musisz mieć taką mentalność startupowicza, nie? Takiego mikroprzedsiębiorcy. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce, musisz zacząć trochę więcej myśleć, a nie czekać na rozkazy. Musisz wziąć trochę większą odpowiedzialność za to, co robisz. Jak czujesz potrzebę, że trzeba coś skonsultować, no to ty musisz ten ruch wykonać. Jak potrzebujesz jakiejś pomocy, to ty też musisz ten ruch wykonać. No nie ma jednej osoby, która jest odpowiedzialna za cały rozwój tego produktu, za całą pracę, tylko ta odpowiedzialność jest taka mocno dystrybucyjna. I idąc dalej, bardzo ważna rzecz, która jest dużym wyzwaniem do przepracowania, to jest model przywództwa. Bo zauważ, że tutaj idziemy trochę w taką stronę, że nie mamy lidera i naśladowców. To nie jest taki model leader followers, nie? Tak z angielskiego mówiąc, tylko to jest taki model leader-leader, nie? Że mamy grupę ludzi, w której każdy w zasadzie może przejąć pałeczkę lidera. I tego się wręcz oczekuje, że nie jest tak, że jakby przywództwo przechodzi tylko przez jedną osobę, ale koniec końców idziemy w taką stronę i to jest taki prawdziwy zen pracy w agile'u, że no każdy może być liderem i wręcz oczekujemy tego, żeby każdy był liderem i wziął odpowiedzialność jakby za swoje przywództwo. Bardzo ciekawy temat, tak przy okazji. Jest to bardzo ciekawy temat, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że lider jest jeden. Jest jedna osoba, która bierze odpowiedzialność, która wskazuje drogę i która, no, tak jak w tradycyjnym podejściu do zarządzania, to ona decyduje, przynajmniej na jakimś stopniu, kto czym się zajmuje. I faktycznie to jest taka nowość, tak, że każdy może być liderem w zespole. Jak to się sprawdza w praktyce? No bo ta rola lidera naprawdę bardzo się zmienia, jeżeli chodzi o zwinne podejście do zarządzania. Musi być naprawdę wiele wyzwań, z którymi tutaj mamy do czynienia. Wyzwań jest mnóstwo. Ja z tym tematem od samego początku się próbuję jakoś zmagać i mocuję na różne sposoby i takich kilka słów mogę powiedzieć o tym, co można tutaj zrobić też znowu z moich doświadczeń.
bo no nie jest tak, że tego lidera możemy, czy powinniśmy od razu wyrzucić takiego tradycyjnego z tej układanki. Tutaj trzeba sobie opracować pewien proces, który jakby spróbuje zaadaptować rolę tradycyjnego lidera w tym nowym kontekście, w tej nowej rzeczywistości, która zaczyna być nową normalnością. Ja pamiętam, że na początku, jak w ogóle naście lat temu zaczynałem swoją przygodę z Agilem, to byłem pełen takiej euforii i tak bardzo entuzjastycznie nastawiony w ogóle do tego, że ten zespół będzie autonomicznie mógł pracować, bo też widziałem różne ograniczenia i niedostosowywanie też stylów jakby przywództwa do konkretnych pracowników. Widziałem, jak dużo jest nieporozumień z tym związanych, jak bardzo to nas spowalniało w wielu wypadkach. I tak sobie myślałem, no jak dostaniemy tą władzę już do tego, żeby samo decydować, no to my polecimy na Księżyc. I to było bardzo błędne założenie, bo no trochę żeśmy się tak nie potrafili odnaleźć jakoś w tej nowej rzeczywistości w zespole. I później obserwowałem, że dawanie takiej pełnej autonomii bez wsparcia liderów organizacji, no trochę się mija z celem, jest nieefektywne. Ten lider jest bardzo potrzebny do tego, żeby też wierząc w te wszystkie wartości, o których tutaj opowiadamy, ten nowy model pracy wprowadzić, więc ta jego rola jest tutaj, powiedziałbym, kluczowa. Bardzo często używam takich słów, które powtarzam jak mantra, że granice rozwoju organizacji, granice rozwoju zespołu są granicami rozwoju liderów. Jeżeli lider nie uwierzy w ten nowy świat, w te wartości i nie zacznie jakby promować tej nowej kultury, no to się nie uda. Jest taki bardzo fajny cytat z książki, którą też często polecam na temat właśnie tego, jak się wprowadzam. To nie ma za dużo wspólnego z Agilem, bo to jest jakby rozmowa Johna Cleese'a, znanego z cyrku Monty Pythona i jego terapeuty Skinnera, już niestety nieżyjącego, żyć w tym świecie i przetrwać. Generalnie książka jest o tym, czym są zdrowe rodziny, jak to zdrowie w rodzinach się przekłada na życie społeczne, na inne systemy takie społeczne. Jest tam taki fragment, to nie będę wchodził w szczegóły, bo zachęcam słuchaczy do poczytania, bo bardzo rozwijająca lektura, napisana w formie wywiadu. Jest tam taki fragment, kiedy właśnie Skinner i Cleese rozmawiają o wprowadzaniu demokracji. Tak sobie pomyślałem, nawet wziąłem szybko kredkę i podkreśliłem cały cytat, bo bardzo mi się podobał i myślę, że bardzo pasuje do wdrażania samoorganizacji. Że no nie da się właśnie systemu demokratycznego wdrażać inaczej niż na zasadzie takiej łagodnej dyktatury. To wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale musi być ktoś, musi być jakiś lider, kto, tak jak mówiłem wcześniej, uwierzy w tą nową rzeczywistość, w te wartości, o których tutaj mówimy, uwierzy w te zasady. No i trochę będzie takim rodzicem, który wychowuje dzieci. Na zasadzie takiej łagodnej dyktatury na początku to wprowadzi. I szukałem bardzo długo jakiegoś pomysłu, jak to wszystko nazwać i jak to opisać od strony też jakiegoś podejścia, bo klienci mnie pytali, zwłaszcza osoby, które, czyli liderzy, którzy pracowali z zespołami, no dobra, ale to jak się za to zabrać, jak to wdrożyć w ogóle, taką mentalność takiego przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, startupowicza. Kiedyś doznałem olśnienia, jak trafiłem na książkę, która wcale nie jest nowa też, jak to dużo tych idei gdzieś tam krąży w naszej rzeczywistości, o których nie jesteśmy świadomi, ale jest taki model, o którym się mówi bardzo dużo w zasadzie na każdym szkoleniu z przywództwa, można o nim usłyszeć, przywództwo sytuacyjne. Blanchard i Paul Hersey wymyślili całe lata temu, to chyba lata 80. nawet, kiedy pierwsze jakby takie zręby tego pomysłu powstały. I jest książka, która bardzo zgrabnie opisuje to podejście, już takie bardziej znowelizowane, przywództwo wyższego stopnia Blancharda. Bardzo polecam przy okazji też do pootwierania sobie różnych czakr w myśleniu o przywództwie agile'owym. I ten model pokazuje różne jakby fazy lidera w kontekście relacji z pracownikiem. I są tam brane dwa parametry, jakby kompetencje tego pracownika i motywacja. I tak w pewnym momencie, jak sobie zobaczyłem, że jak zamienimy tego pracownika na zespół, to jest to no, idealny pomysł na to, w jaki sposób wdrażać samoorganizację, bo ten model właśnie pokazuje różne etapy odpinania się trochę od władzy, od ingerencji lidera w proces wdrażania tej wolności w zespole. Na początku ten lider musi trochę bardziej podawać rękę i pokazywać kierunek, bo jak zespół jest świeży, to też oczekuje od lidera, że powie mu o celach jakby funkcjonowania tego zespołu,
powie trochę więcej o tym, w jaki sposób będą pracować, czym jest ten Scrum, którego będziemy używać, jakie będą role na przykład, jest takie bardzo podstawowe rzeczy, jakich narzędzi będziemy używać i tak dalej, i tak dalej. Wtedy no, nie da się zrobić tak, że tych ludzi zostawimy samych sobie, bo oni sobie z tą rzeczywistością no, nie poradzą. Potrzebny jest ktoś, kto właśnie na zasadzie takiej łagodnej dyktatury ten nowy świat im trochę pokaże. I później stopniowo, przechodząc właśnie przez kolejne etapy, zmienia się motywacja tego zespołu. Na początku jest duża euforia, później motywacja spada, bo są pierwsze porażki, wywrotki, a miało być tak fajnie, ten cały Agile. Mieliśmy polecieć na Marsa, a tak na dobrą sprawę kolejna iteracja nam się nie udało, nie byliśmy w stanie dowieść zakresu, który planowaliśmy i zaczynają się schodki. I wtedy lider wchodzi w rolę takiej osoby, która też powinna być mentorem tego zespołu, wspierać go w tych różnych takich wywrotkach. Znowu jak rodzic, który pomaga, ja używam takiego przykładu dzieciaka, który jak ma kilka lat, uczy się jeździć na rowerze i na początku jest ta motywacja duża, a później jak pierwsze kolano, krew leci, jest zdarte, no to potrzebny jest ktoś, kto go przytuli. Nie? Tutaj taki rodzic, taki lider, który właśnie powie, że to jest okej, że my na początku się wywracamy, bo się uczymy tego procesu i będzie z tym zespołem już może mniej tak zaangażowany, ale na zasadzie takiego wsparcia, mentora, to jest rzecz bardzo potrzebna. I te kolejne takie trzeci i czwarty etap, rola bardziej coacha, kiedy zespół jest coraz bardziej samodzielny, aż dochodzimy do takiego momentu, który jest trudny dla liderów, bo jak już te wszystkie pomoce przestają być potrzebne i zespół faktycznie sam organizuje swoją pracę, to ten lider musi jakoś siebie zagospodarować w organizacji i odkryć swoją nową rolę, co on będzie robił. Bo pracując z tym zespołem dalej, no to będzie takim liderem trochę na stand-by'u, na takim trybie wyczekiwania. I wielu liderów, tak jak obserwuję wtedy, bierze pod swoje skrzydła inne zespoły i pracuje z innymi zespołami, przechodząc przez te fazy. A wielu liderów też jest właśnie w takim trybie wyczekiwania i dba o to, żeby właśnie odpowiednio rozwijać i wspierać środowisko pracy, bo to jest chyba rzecz najważniejsza. O tym manifest Agile też w pryncypiach mówi, że to środowisko pracy jest bardzo ważne, bo ono jakby buduje otwartość, buduje zaufanie. Jeżeli jest otwartość i zaufanie, to ludzie chętniej ze sobą współpracują, chętniej mówią o swoich problemach, proszą o pomoc, mówią, że w czymś nie domagają i tak dalej, i tak dalej. Praca nad kulturą całej firmy organizacyjnej to też jest jakiś kierunek dla tych liderów, aczkolwiek nie ma recepty tutaj, też nie podam żadnej recepty, co taki lider ma robić. Bardziej to jest właśnie wykorzystywanie empiryzmu i odkrywanie swojej nowej roli w tej organizacji. Mariusz, zbliżamy się powoli do końca i rozgadałem się trochę, nie przerywałeś mi w ogóle, więc było za bardzo ciekawe, żeby ci przerwać. To dziękuję bardzo. Jakbyś na koniec mógł wymienić, wspominałeś o pewnych książkach w czasie naszej rozmowy, ale jakby ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę w tematyce Agile'a, może mógłbyś zarekomendować pozycje, które osoba, która chciałaby się dowiedzieć więcej o Agile, powinna koniecznie przeczytać, albo strony internetowe, na które powinna zajrzeć? No to ja na pewno tutaj polecę autora, którego jestem od początku wielkim fanem i uważam, że no najwięcej chyba zrobił, jeśli chodzi o pokazanie takie praktyczne, jak wdrażać, stosować te metody, to jest Mike Conn i może zacznę od jego bloga. Tam jest mnóstwo takich praktycznych rzeczy, które jak już ktoś mniej więcej wie, o co chodzi, ale też są takie artykuły, gdzie można poczytać o podstawach zupełnych, to bardzo polecam tę stronę Mountain Goat Software, tak się dziwnie nazywa, .com. To jest jedna stronka. Poleciłbym też w zasadzie wszystkie jego książki, natomiast taką książkę, którą bardzo lubię, ostatnia jego publikacja, Succeeding with Agile. Grube to misko, ale jest tam mnóstwo różnych rzeczy, o których tutaj też mówiliśmy. Nie tylko podstawy, ale też takie praktyczne elementy związane właśnie ze stosowaniem tych metod na co dzień w firmach. I o temacie przywództwa to poleciłbym Management 3.0 Jurgena Apello. To są takie podstawowe rzeczy, bo tutaj dawałem wam różne takie przykłady rozszerzające trochę tę tematykę, ale myślę, że jeżeli ktoś zaczyna i szuka jakichś inspiracji, to te rzeczy na pewno bym polecił. Oczywiście książki Kena Schwabera, jeśli chodzi o tematykę Scruma, Jeffa Sutherlanda, to są takie rzeczy, które też łatwo znajdziecie i wyszukacie, jeśli chodzi o to, czym w ogóle jest Scrum na przykład, jakby ktoś się interesował. Mariusz,
ty masz niezwykle wysoki poziom wiedzy Agile'u, czy można szukać kontaktu z tobą, czy na przykład prowadzić swoją stronę internetową? Tak, ja mam stronę mariuszchrapko.com i tam jest też sporo artykułów, chociaż te artykuły są takie bardziej już jak ktoś, takie było moje założenie pisania tego bloga, że odbiorca już te podstawy ma opanowane, więc tam jest dużo takich różnych niuansów związanych już z praktyczną implementacją tej metody. Mam książkę też Scrum o zwinnym zarządzaniu projektami, którą jakiś czas temu napisałem, więc tam też starałem się opisać wszystko, jeśli chodzi o Scrum, ale też o takie zasady związane z filozofią Agile. No i podcast Manager Plus bym polecił, swój autorski, który od już prawie 6 lat nagrywam. Różne elementy są i agile'owe, i takie bardziej związane ze zwinnym przywództwem, też te tematy, które, do których doszliśmy na końcu, ale myślę, że są bardzo ciekawe, bo teraz jest też taki czas, że wiele firm te podstawy ma opanowane, wiele firm też jest trochę rozczarowanych tym podejściem, o tym już trochę mówiłem, a wszystko dlatego, że ja też sam jakby uświadomiłem sobie, że koniec końców jakby sukces wdrożenia Agile w firmach to jest sukces jakby zmiany mindsetu liderów, którzy te organizacje rozwijają. I to, co mówiłem już wcześniej, że te granice rozwoju organizacji są granicami rozwoju liderów, którzy jak nie mają odpowiednio dopasowanych tych swoich map psychicznych, mentalnych, no to ten Agile się tak super nie uda w tej organizacji. No i wspomniałbym jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj trochę o przywództwie było. Jestem autorem programu i kierownikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS Agile Leadership, więc gdyby ktoś chciał tak bardzo serio wejść głębiej w tematykę związaną z przywództwem, z rolą lidera w autonomicznych zespołach, samoorganizacją, interdyscyplinarnością zespołu, a więc te wszystkie takie rzeczy bardzo głęboko sięgające do bycia liderem w tej nowej rzeczywistości, to bardzo, bardzo wszystkich chętnych zapraszam. Mariusz, bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Mam wrażenie, że gdybyśmy mieli czas, to byśmy rozmawiali przynajmniej kilka godzin. Niestety mamy ograniczony czas. Zawsze cieszy mnie możliwość porozmawiania z ekspertem, z prawdziwym ekspertem danej dziedziny. I wierzę, że dla naszych słuchaczy rozmowa była równie ciekawa, inspirująca jak dla mnie. Bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość i dziękuję Tobie za pytania i za prowadzenie tej rozmowy. A Państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube i Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Zarządzania oraz dołączenia do grupy dyskusyjnej Strefy na Facebooku. Do usłyszenia!